nieruchomości. Grodzki nie odpuścił matce nawet jak ojciec umierał. Tak marszałka Senatu wspomina nowy świadek w tak zwanej aferze kopertowej, do którego dotarli dziennikarze Gazety Polskiej. Z jego relacji wynika, że Tomasz Grodzki dwukrotnie wziął pieniądze od ciężko chorego pacjenta. W sumie 1000 zł. Konrad Warzocha. Rodzinę pana Przemysława z doktorem Grodzkim los zetknął dwukrotnie. Pierwszy raz latem 1996 roku. Pierwszym razem to był rok 96. Ojciec był chory na nowotwór, ojciec już nie żyje. W szpitalu powiedziano, że powinien wpłacić jakieś pieniądze na szpital. Zasugerowano mu taką wartość od 500 do 1000 zł. Według pana Przemysława jego matka zaniosła kopertę, a w niej 700 zł do szpitala. Pieniądze miał przekazać ojciec. Operację przeprowadził doktor Grodzki. Udała się. Pacjent przeżył, ale po latach nowotwór powrócił. Ojciec pana Przemysława był już w stanie beznadziejnym, kiedy doktor Tomasz Grodzki zgodził się go prywatnie przyjąć. Nawet ojcu nie zapisał żadnych lekarstw. Po tym żył jeszcze około 2 tygodni. Pan Grodzki nie odpuścił matce tej płatności za tą wizytę, która w ogóle wydaje się wygórowana, 300 zł za wizytę. Rodzina twierdzi, że ta wizyta była już zupełnie niepotrzebna, dlatego że mężczyzna 2 tygodnie po tej wizycie zmarł i doktor Grodzki w ogóle nie pomógł. Ta wizyta w niczym nie pomogła. Z całości opowieści wyłania się obraz nie lekarza, lecz osoby bezwzględnej, która nie wahała się brać pieniądze od osób najciężej chorych, przymuszać te osoby do takich datków, no a z drugiej strony osoby, która traktowała powierzony mu oddział jak swój prywatny folwark. Pan Przemysław ze Szczecina to kolejny świadek, który twierdzi, że marszałek Senatu brał pieniądze od pacjentów. Wręczono kopertę w 2000 zł. Osoba, która miała tę operację wykonaną na drugi dzień. To ja mu dałam moje ostatnie oszczędności. Dałam mu 2000 zł w kopercie, a on mnie dzisiaj tak traktuje. Nawet mu powieka nie drgnęła. Wsunął tę kopertę do szuflady, zamknął i nawet się specjalnie na mnie nie spojrzał. We wszystkich relacjach powtarzają się te same elementy. Doktor Grodzki, koperta z pieniędzmi i nowotwór. Twierdzą, że wręczały pieniądze marszałkowi Grodzkiemu, że w czasie, gdy był lekarzem, gdy był ordynatorem w tym szpitalu, przyjmował pieniądze, albo były wręcz zmuszane pośrednio do tego, aby te pieniądze przekazywać. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi dochodzenie w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo, gdzie marszałek Senatu był ordynatorem. Do prokuratury już zgłosiło się ponad 70 świadków. Grodzki najpierw zaprzeczał. Nigdy nie pobierałem od pacjentów pieniędzy. A potem zaczął straszyć. Pozwał dziennikarzy, którzy ujawnili sprawę. Kwestii podania się do dymisji nie bierze w ogóle pod uwagę. Zwłaszcza, że jego partyjni koledzy stają za nim murem. To jest taki stan rzeczy, który uzasadnia po prostu odejście pana marszałka z polityki. Tego wymaga zwyczajna uczciwość wobec wyborców, jego wyborców. Konrad Warzocha, Wiadomości. Oglądają.